Rozdział 11. Najciemniej pod latarnią. Dobra, jest nasza wieża. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. To prawda, to prawda. No, musimy się jakoś przez ten targ przecisnąć. Coś tutaj musimy zrobić niekoniecznie. Można tu odnaleźć jakieś skarby, opcjonalne rozmowy przeprowadzić, ale naszym celem jest tamta wieża. Idziemy sobie dalej przez targ. Czy chcemy z kimś rozmawiać? Niekoniecznie. Ta ma jabłko. Dobra, niech będzie. Dziękuję panu bardzo. Smacznego. Mamy jabłuszko. No proszę. Ale Cali, chodź zobacz, tu jest lemur. Chodź się przywitać. Chyba Sali nie za bardzo chce. O! Za to chyba jest ukryte właśnie trofeum, które już też zrobiłem. Czyli najpierw kupujemy jabłuszko, potem sobie zabawiamy się z lemurem, no i gadamy z Salim. Nie wyjdziemy z tego w jednym kawałku, sam ci go. Mogę go nazwać Wiktor? Jasne. Brzmi nieźle. Coraz bliżej wieży. Coś smakowicie pachnie. Racja, pachnie nieziemsko. Jakiś kurczak. Ej, pardon. Attention. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropico? No i mamy wieżę. No i jedziemy. Zamknięte. Trzeba będzie się zakraść. Dyskretnie. Zwykle tak się rozumie słowo zakraść. No, czyli trzeba będzie poszukać jakiegoś wejścia. Hej, zobacz. Tamto okno jest wybite. A, no jest. Dobra. Działamy. Hej, Sali. Chyba się tędy przeciśniemy. Damy radę. Jezu. Wysoko. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą. No, przynajmniej widok jest świetny, co? Widok nieziemski. Zobaczcie. Jest przepięknie. I mamy to wybite okno. Okej, zaczynamy zabawę. Jak zawsze. Jak zawsze. Wieża jest w lepszym stanie niż pozostałe. Stoi w samym środku miasta. Wydostanie skarbu może się okazać trudne. Pieczęć Edwarda Englanda, jak na mapie. No to czego szukamy? Dobre pytanie. Czegoś na pewno. Tam jest jakieś wejście. Idziemy wyżej z sali. Okej. Wysoka wieża zegarowa. Tak, to prawda. Ja pierniczę, no czeka nas pewnie wspinaczka. Zobaczmy sobie jeszcze to tutaj. Co według ciebie? Skorpion, wodnik, lew. Cztery znaki. Cztery dzwony na górze. I to... Rozumiem. Uderz mi w ten dzwon. Ja pierniczę. O, w mordę. To na pewno tutaj. Dzwoń po samo. Robi się. Skorpion, wodnik, lew i lew. Mamy kolejność. Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń.
W tym mieście jest kiepski zasięg. No, nie ma sensu czekać. Skorpion, wodnik, lew i byk. Skorpiona mamy tutaj. Dobra, ale tu chodzi o właściwe dzwony. Kurde blade, dobra, jedziemy z koksem. No, dawaj do góry. Jesteśmy w stanie? Coś tu raczej trzeba wymyślić, ale... Niekoniecznie. Najlepiej byłoby się tam po prostu do góry chyba wspiąć po tej linie. Nic innego tutaj nie zdziałam. No właśnie, a próbowałem wcześniej dokładnie te same przyciski i nie działało, no bywa. Skorpion, wodnik, lew i byk. Zaraz wracam. Ta. Ja pierniczę. Tam jest lew. O, w mordę kolec. Nie wiadomo, co tutaj i jak, w jakiej kolejności nam się uda zobaczyć. Tam musimy się chyba przedostać na drugą stronę. Tu jeszcze coś widzę jest. O, w mordę. No to wesoło. Niemożliwe. Ej, zobacz, Sali, zegar wciąż działa. Zauważyłem. Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Się wie. No, musimy raczej tutaj przeskoczyć. Co teraz? No, jesteśmy coraz wyżej, tylko tyle na razie. Okej. Okay. Mamy kolejną zębatkę. Zębatkę to jakieś wielkie wahadła. Kurde blade. Nie do końca wiem co i jak. Tam mógłbym się przedostać, ale to nie ma sensu. Stamtąd przyszliśmy. Wydaje mi się, że powinniśmy się dostać wyżej. Jak pociągnę to, to tamto pójdzie do góry. No zobaczymy. Jest. O to raczej chodziło. O w mordę. O w mordę. Dobra, jakiś etap jest za nami. Jakiś etap jest za nami, ale ja pierniczę, to tu będzie niezła, widzę, zabawa. Tu mamy zębatkę, tam mamy zębatkę, chyba wiemy co i jak. Shit. Co mi to da? Dobra. O hej, o ja pierdzielę. Dobra, chyba o to chodziło. Teraz tak, niżej, wyżej, wyżej raczej. O w mordę. Kolejne zębatki, ja pierdziule, tam jest kolejne coś. Tu jest drabina. Skorpion, wodnik, lew i byk. Ha, czyli tego nie dotykamy. Trzeba będzie gdzieś wrócić. Kurde, ta drabina, no szkoda, że ona nie istnieje, ale to jest celowo tak zrobione. Tu jeszcze widzę coś ciekawego. Ja pierdziule. No dobra, spróbujemy. Tam jest byk. Tu jest skorpion. Dawaj, dawaj tam na bok. No. Dobra. Skorpion, wodnik, lew i byk. Byk na końcu. Ja pierniczę. Ale jaja. Okej, okay, skorpion pierwszy. Skorpion. Jej, wyrytuj skorpion. Zamek skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Ja pierdziczę.
Teraz wodnik. No tu mamy drabinkę, ale wodnika musimy gdzieś znaleźć. Tam jest wodnik. Mamy go niżej, dobra. Okej, będziemy musieli na tom. No, dawaj. Dawaj, Nate, żebyśmy tutaj nie spadł. Skorpion, wodnik, lew i byk. Kurde, jeszcze wolę to sprawdzić. Skorpion, tak, wodnik jest drugi. Wodnik? No, wodniki są miłe. Yes! Bingo. Jeszcze tylko dwa, młody. Zobaczmy. Jeszcze tylko dwa, to nie takie proste. Teraz lew. Do lwa powinniśmy się móc tędy przedostać. A potem zostaje nam byk. Do byka już widzimy, jak się dostaniemy. Dobra, próbujmy. Tam są te zębatki. Potem co? Potem na tą, na górę? Nie bardzo. Kurczę, może tutaj, tam sobie jakoś zejdziemy po tej drabinie. Dobra. To chyba będzie właściwe posunięcie. No, łap się tutaj. Nathan, dawaj w prawo. Kurde blade, no. Co za gówno. No jest. Ja pierdziule. Dobra, ładujemy się do lwa. No, już myślałem, że dechy pójdą. Lew, chodziłem z jedną lwicą. No to musi być masakra. Lew jest otwarty! Super, Sally. No zostaje nam byk. Gdzieś widzieliśmy tego kurde byka. A, to musimy znowu jakoś chyba naokoło. Tam był byk, właśnie. Dobra. Się nie przedostanę, muszę jakoś tędy. Ja pierdzielę. Dobra, teraz tak. Z jednej na drugą. No chyba tak musimy po prostu zrobić. Ja pierdzielę, nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Może dobre, bo jesteśmy bliżej tego chyba byka, niż by się wydawało. Albo i nie. Fucking shit. Ha. Jak się do gnoja dobrać? Tam jakieś kurde wahadło. Że ono by się nam jakoś tutaj przydało. Ale tu nie wejdę. No, będzie trochę kombinowania. Dobra, po coś to mamy. No, to nas tylko niżej, kurde, zwiezie. Fucking shit. Dobra, musimy tu jakoś to przeskoczyć. Kurde, gdzie ten cały byk? Już go gdzieś zgubiłem. Tam jest, dobra. Mamy to. No dawaj, Nathan, dawaj. Do góry. Co jest? Czemu on tam nie może wskoczyć? Dobrze. Aha, okej. Okay. Szybciej. Kurde, już wiem, o co. Come on.
Teraz tylko podjechać w górę. No, dawaj, dawaj. Jest, teraz się udało. Ciężko się tutaj steruje, wierzcie mi. Takie to wszystko trochę dziwne. Kurde blade. No właśnie, podjechać w górę, do jasnej cholery. Tam jest ten byk. Fucking shit. Wydawałoby się proste, a nie jest. No tam nie przejdę w prawo. Nie ma bata. Kurde, jak do tego byka dotrzeć? On jest tam po drugiej stronie. Fucking shit. No tutaj by było jakoś najlepiej wskoczyć. Mordę kolec, no. Dobra, tam coś jeszcze jest. No weź się, chwyć, człowieku. Ach! Ale już chyba wiem, o co chodzi. Tamto uruchomiliśmy wahadło i mamy tutaj ten dzwon. Shit. Dobra. Jeszcze wyżej, jeszcze tak. Stąd będziemy skakali zaraz. Jezus Maria, udało się. Ej, sorry, sam się odzywał? Jeszcze nie. A na pewno nic mu nie jest. Może bateria mu... Mamy wszystko. Udało się! Byk się odblokował, a na podłodze pojawił się symbol Avery. Ale jajca. Szlap! Na tym koniec! Hej, na górze jest jeszcze jeden dzwon! O ja pierniczę. Zaczekaj! Idę na górę! Mamy schody nawet. Czyli ostatni dzwon. No kurde blade, ja bym się posrał ze strachu. Jeszcze to wszystko popruchniałe takie, idźcie w cholerę. O ja pierdzielę, dobra, to tu. Co mi to da? Gdzieś tam na zębatkę wskoczę, potem... Ha! Chyba nie masz wyjścia. Czy na drugą stronę? Na drugą stronę chyba spróbujemy. Dobra. Okej. Tu coś mamy do wspinaczki. Jest jakaś w ogóle dźwignia. O! Mamy czas. No idźżesz tam. Ja pierdziule. Było fajnie. W ostatnim momencie chyba się udało. Ale co teraz? Gdzie ten dzwon? Ja pierdziele, nie wierzę. Przestawić godzinę. Czekajcie, tu jeszcze coś widzę jest. Wow, to się nazywa widoczek. O w mordę kolec. Chyba tędy musimy. Już widzę, po co była mu ta godzina do przestawienia. Tak się teraz zastanawiam. No, musimy jakoś tam przeskoczyć. Ale zagadki, ja pierdziczę. No tutaj chyba najbardziej skomplikowane w całej tej części. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze na tanie. To nam nic jeszcze nie da. O, właśnie tak. To już będzie nam lepiej. Może jeszcze raz. Bingo. Dobra. Spróbujemy teraz. Powinno się udać. Tak jest. Ja pierdzielę. No, miałbym stracha. Szybciej.
O, no właśnie. O tym mówiłem. Ja pierniczę, no widok nieziemski, ale... Co nam to da, to że się przesuniemy tam... No właśnie, w tę stronę. Jezus Maria. Nathan. Kurde, to... Normalnie Assassin's Creed. Normalnie Assassin. Ale jesteśmy ok, to chyba o to chodziło tutaj. Szybciej, 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 szybciej. Mamy dzwon. Mamy dzwon, teraz się trzeba jakoś do niego dostać. O, proszę. Wejście na szczyt tej wieży. Tutaj jest też taka możliwość, widzicie? Też daje jakąś trofkę. No to spójrzmy na to teraz. Co? Będzie... Proszę. O, w mordę. Ja pierniczę. Sali, uważaj! Przepraszam, kołowrót spadł. Jasne, postaraj się nie zrzucać niczego na głowę, co? Sam uderzyć w ten dzwon. No nie ma wyjścia, ja pierdzielę. To się źle skończy. Ach, dobra, zaczynamy. No. Mamy się huśtać, mamy się huśtać. Ja pierniczę! O, ja pierdziule! O, shit! Jezus Maria! O, shit! O, w mordę! Jasny gwint. W sali żyjesz? Ja pierdziele. Chryste, panie. Cześć, sali. O, cholera. Przynajmniej otworzyłem drzwi. Ha, można i tak. Jesteś cały? Ja jeszcze nie wiem. A ty? Ogłuchłem. Chodź. Sprawdźmy, co Avery nam zgotował. Ja pierdziule, co to była za akcja, ale super filmowo na pewno. Ja pierdziczę, Sali przeżył. Już chyba całe miasto wie, co my tu wyprawiamy. No dalej. Hej, patrz. Moneta. Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Jeszcze się może przyda. Nie obraziłbym się na złoto i klejnoty. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę, pusto. Cóż, my za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Bardzo dobrze. Im nas więcej, tym lepiej. Super, że tyle z Salim też gramy. Uwielbiam tego gościa. No od pierwszej części nam towarzyszy. Kolejna jakaś komnata. Sali! Przecież wiem. Wow. Ej, to nasi panowie? Ta Henry Avery, Thomas Tu. Wspólnicy. No mamy jakąś tutaj salę ukrytą zupełnie i tylko dla nas się odblokowało to przejście i kolejne chyba zagadki, zobaczcie. Coś mamy tutaj. Tu wygląda na drzwi. Tutaj też. Coś będziemy tutaj rozkminiać. Ja myślę, że wiecie co, bo to troszkę potrwa zabawa w te zagadki. Zostawimy to sobie na kolejny odcinek. No w tym to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.